Hello, Wina, jestem Promi, witam was bardzo serdecznie tutaj. A dziś wielki test, no dobra, niewielki. Test napojów Oshi, bo nigdy nie pijem Oshi, więc sobie testujemy z racji, żeby wyszło Oshi Maty specjalne na jego urodzinach w Warszawie, na który miałem zaproszenie, lecz do Warszawy, więc nie pojechałem. Ale jest na przykład na Allegro za 33 zł, bo haha, gombao. Więc postaram się zdobyć to Oshi Maty, ale żeby piew sobie zobaczyć, no to tu mam 6 butelek Oshi. No i też chcę zapowiedzieć film, który będzie za 2 dni, to pojutrze, czyli 2 sierpnia, czyli unboxing płyty, boksu, bluzy, Hotel Mafii 3. A póki co mi dzisiaj tutaj przyszła bardzo piękna bluza Fukaya, dokładnie tak polecam, zarąbisty materiał, naprawdę. To nie jest żaden sponsoring, ale to jest jedyna koszulka, która ma taki materiał. Nigdy takiego materiału dobrego nie widziałem, takiego przyjemnego w dotyku i w ogóle. Nieważne, dzisiaj wielki test napojów Oshi, mam w sumie 6 napoje, chociaż tak naprawdę po 5, bo jedno jest formułów, a nie Oshi, ale stwierdziłem, że stać mnie i kolorowe to wezmę. Więc sobie zrobimy dzisiaj wielki test napojów Oshi plus formułów. No i co mam powiedzieć? Mamy tutaj taki oto Oshi Vitamin Water Igi Świątek. Taką wygląda, taki czerwono-różowy trochę. Biały tutaj napój Oshi. Mamy również klasyk niebieski, zwykły, zwyczajny. Mamy również limonkowo-zielono-żółty. Nie wiem, jest to taki wyblakły kolor neonowy. Mamy Oshi Wiedźmina fioletowe. To wow. No i mamy formułów takie zielone. Więc sobie dzisiaj spróbujemy to wszystkiego i zobaczymy, z czym to się je. To już sobie przeczytam to, bo tego nie czytałem. Dobra, no to co? Zaczynamy wielki test. Więc na pierwsze co, no chyba bym sobie wziął właśnie to najmniej. Chociaż nie, pierwsze sobie spróbujmy formów sports, limonka i mięta. Taki jest tego napój. Nie wiem, jak to będzie smakować. Skosztujmy w takim bądź też razie. Otwórzmy. Nie jestem jakimś znawcą, ale pachnie bardzo właśnie tak miętowo, limonkowo. No co, no spróbujmy. Mało czuję limonki. Właśnie tak, właśnie nie wiem jaki smak, ale pod koniec czuć właśnie tą limonkę i miętę. Nie wiem, no jest to dobre. Co jest to dobre? No nie wiem. Cytrynę tu czuję. Nie wiem. Jest to dobre. 6 na 10. Dobry napój formów właśnie tutaj taki. No. Ej, chcecie, żebym zrobił coś jak Eleven, czy typu testy tych napojów herbacianych? Myślę, że ciekawe by to było, jeśli byście chcieli. Dobra, kolejny będzie tutaj znowu limonka, to jest chyba zero cukru. Oshi tym razem już. Co, lecimy? Spróbujmy Oshi. Ciekaw, jak to będzie smakować i pachnieć. Nigdy Oshi nigdy nawet otworzyć nie jest dobra. Nawet od kogoś nigdy nie piłem. Ej, to ma bardzo ładny zapach, taki
Świeżo wyciskana cytryna. I limonka. Dobra, spróbujmy. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie umiem oceniać napoi. Halo. No, to jest to dobre. No, smakuje. Też 6 na 10. Nie wiem, no nie jest jakoś jakiś wybitny, gdzie jakoś mega czuć ten smak, gdzie to jest jakiś... Wow, to będzie mój ulubiony napój od dziś, nie wiem. No nie mam czegoś takiego. Póki co mój ulubiony napój jest to Lipton zielony. Zielona herbata. Taki ten... Jak to się mówi? Taka ciekawostka. W przeszłości Elevena to też był ulubiony napój, a teraz jest to ulubiony napój Fukaja. I mój też. Tam stoi druga butelka, ale też na przykład z tym barka jest dobre. Po prostu agres cyty na jabłko. Po prostu, no bo... Po prostu promil. Może... Ej, może ja zrobię jakąś, nie wiem, współpracę markową z tym barkiem. Fajne by to było. Nieważne, dobra. Może to Wiedźmina za sapysa. Koniec jakby... To jest fioletowe. W to wkładam najwięcej jakby mojej wiary. Bo to jest o smaku bzu i agrestu. Więc w to wkładam najwięcej wiary. Teraz może spójmy niebieskie basicowe. Które zawsze ktoś przy mnie pił. Niebieskie Oshi. Czy to ma jakiś smak, czy to po prostu nie jest smakowe? Smaku wieloowocowym. To nie chce mi się czytać. Otwórzmy to i spróbujmy. Wierzę, że ten zwykły niebieski mi zasmakuje, bo ty... Póki co... Te... Ja mogę... Okej, mogę je pić co dzień, mogę je na jakieś ciepłe dni, jakieś wyprawy, ale... Ale jest to jakoś wybitnie dobre. O to chodzi. Nie reklamujemy. Skarpety też nie tak. Nie reklamujemy. Dobrze. Niebieskie Oshi. Ale wystrzeliło. Pachnie bardzo ładnie. A chce się to wypić. Czuć taki wieloowocowy smak. Ja mam problem z tymi napojami, ja nie czuję smaku. No dobra, no czuć smak, ale taki lekki. To mnie najbardziej w tym tak jakby... Nie wiem. Piję więcej, bo próbuję zrozumieć, dlaczego wszyscy moi znajomi to zawsze pili. Nie wiem. Nie rozumiem. Nie czuję jakoś owoców. W tym naprawdę nie czuję owoców. Czuję taki inny smak, jakby... Jakby Oshi było można nazwać smakiem, to bym powiedział, że każdy smakuje jak Oshi. Jakby Oshi smakowało jednym smakiem, takim swoim własnym. Ja nie wiem, no... No co mam powiedzieć? Tam też 6 na 10, no nie, pomocy. Pokładam teraz swoje tutaj w białe Oshi. Jaki to ma smak? Grejpfrutowy i... Grejpfrutowy. Wierzę, że to będzie dobre. Naprawdę wierzę, że tu dostanę kopasz, w sensie, że poczuję jakiś mega fajny, intensywny smak. Zapachem czuję i dostałem takiego kopa zapachowego. Spróbujmy.
Może to ma robić za świeczkę. Oshi. Bo naprawdę. Nie są chory. Nie mam COVID-a, czy, który nie istnieje, czy jakieś tam rzeczy, ale... A nie czuję smaku! Jest lekki posmak, nie wiem. Dla mnie te dwa, niebieski, biały, smakują prawie tak samo. Ja, dla mnie to jest to samo. Nie czuję, tylko lekki posmak jest inny, ale tak to nie czuję, jakby to było coś innego. Tak samo te dwa smakują prawie tak samo. Ale te, okej, te mogę pić. Dobra, zmieniam. Niebieskie i białe Oshi ma 6 na 10, a te mają 7 na 10. Naprawdę, to jest dobre. Nie. Proszę. 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 Błagam, by to było inne. Bez agres. Wtedy pod biurkiem masz mi wariuje. Nie spierdolcie tego, proszę. To pachnie tak ładnie, jeśli to by smakowało tak jak to pachnie, to to jest mój ulubiony napój. Naprawdę. No to pachnie przepięknie, nie wiem czemu człowieku do gumę balonową, ale naprawdę. Na 10 i to wybrało póki co. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Tu faktycznie czuć ten smak. Gaming Edition, tylko właśnie pytanie, czy oni tego nie usuną za jakiś czas? To jest najgorsze, bo to jest Gaming Edition, to jest o Wiedźminie. I pytanie, czy to będzie już na zawsze to Oshi Wiedźmina, czy to jest tylko na jakiś czas? Oshi Isotonic Elixir, super. Przepyszne. To wygrał. I właśnie, bo to są izotoniki. Może tu właśnie ten smak, ten inny, to może to bardziej izotonik czuć. Izotonik jest smakiem. Dobra, na koniec. Oshi Iggy Świątek. Witaminowe jakieś, witaminowa woda. Jaki to ma smak? Witamin, ale jaki smak? Smak czerwonych winogron. Dragon fruit. Czyli smoczy owoc i czerwony winogron. Proszę, by to było dobre. Było jeszcze jedno Iggy Świątek z tego, co wiem, właśnie takie bukety jakieś chyba tam żosmieniowo-pomańczowe, nie wiem. Pachnie bardzo zachęcająco. Bardzo ładnie to pachnie, ej. Zawiodłem się. Zawiodłem. Jestem zawiedziony. Jestem bardzo zawiedziony. Jestem zawiedziony. Miałeś taki potencjał. Nawet mu dam 9 na 10. On się najbardziej jakoś odróżnia od tych wszystkich. On, nie licząc tych, bo te też się mocno odróżniają. Nie wiem, właśnie. Są jeszcze jakieś inne smaki i kolory Oshi? Bo ja się totalnie nie znam na tym temacie, nie sprawdzałem tego. Szukałem tylko Oshi maty. Są! Faktycznie były jeszcze w żabce jakieś. Nie, zróbmy tak. Jeśli wy to widzicie, jeśli nic po tym zakończeniu już nie dodam do tego filmu, to przy unboxingu Hotelu Mafii 3 dokupię jeszcze kilka smaków Oshi
i zrobię jeszcze test na unboxingu. No z tego co widzę jest jeszcze... Ja tu światło potrzebuję. Że mi się otwierło. To wygląda... Wygląda jak... Zresztą to wygląda jak woda z ogórków, po ogórkach. Naprawdę to tak wygląda. To jest to. Tak, bo to zero pisze. Tak, to jest to. Dobra. Czy jest jeszcze zielone? Jest jeszcze niebieskie, ale nie zero. Jest jeszcze wyblakłe czerwone, mocne czerwone i pomarańczowe. Mówię o kolorach, nie o smakach. Nie wiem, jakie to ma smaki. Jestem bardzo ciekawy. Postaram się to zakupić wtedy, albo jeszcze dziś to zobaczyć, albo to zobaczycie już jak to się nazywa? W unboxingu tutaj właśnie, tutaj naszego boksu oraz bluzy. Jest jeszcze jeden wiedźminowy o smaku czerwonej pomarańczy, co? Tak, o smaku czerwonej pomarańczy. Nie wiem jak smakuje czerwona pomarańcza, nie lubię pomarańczy, miałem kiedyś uczenie na pomarańcz, ale spróbuję. Jest jeszcze różowe Oshi, takie mocno różowe. Wyblakłe różowe. Tego jest za dużo. Ale nie no, postaram się kupić. Jeśli teraz będzie zakończenie filmu. I po tym zakończeniu, tu co teraz zakończę, to nie będzie potem nic dalej. Tylko naprawdę koniec odcinka. No to przy unboxingu Hotelu Mafii 3 boksu, który będzie w środę, wam pokażę. Więc oficjalna premiera w środę 2 sierpnia. Unboxing boksu limitowanego Hotelu Mafii 3 oraz bluzy Hotelu Mafii 3. Jeśli chcecie posłuchać piosenek Hotelu Mafii 3 przedpremierowo, które jeszcze nie wyszły, wpadajcie tutaj w środę. I co? Zostawiajcie łapki w górę, napiszcie, który smak wasz ulubiony był z tych wszystkich. Mój zdecydowanie ten był, a najgorszy, nie wiem. Najgorzej chyba to mi smakowało, chociaż nie wiem. Dla mnie te mają te same smaki, dla mnie te mają prawie te same smaki, cytrynowo limonkowe, a to dla mnie najbardziej ma taki odróżniony smak. To tyle, to wszystko, dziękuję, cześć, zostaw czerwony przycisk na dole, czyli subskrypcję, oraz napisz komentarz, jaki jest twój ulubiony smak Oshi z tych co tu mam i z tych których tu nie mam. No i formułów też napiszcie, czy ten lubicie. Jeśli wasz jest ulubiony smak z tych napoi, co tu mam ten, no to napiszcie, że formułów właśnie ten zielony, limonka i mięta. Mam zapas picia, kurde. A jeszcze sobie dokupię te inne Oshi. Co mam zapas picia? Mam tutaj zeróbeczkę, mam dwie kole i mam tutaj trochę Liptona i mam jeszcze tam zielonego Liptona, całą dużą butelkę, taką samą jak tu tą. No i mam jeszcze 6 tych właśnie butelek Oshi wraz z formów. Sponsorujcie mnie. Nie no, widzimy się oczywiście tutaj już za niedługo. I przypominam dla tych, co nie śledzą społeczności, że wleci za niedługo jeszcze na ten kanał vlog z kolejnego spełnienia marzenia. Oraz właśnie subskrybuj. Właśnie teraz widać! Tu jest Huge Pet! Spec Simulator X! Nie oryginalny, ale Huge Pet! No. Tam jest ta półka, tak jak za nim stało. Tam są. Tu. O tu na tej półce są zestawy Lego Marvela. Tu na tej półce. A wyżej są moje płyty. W sensie rzeczy od płyt typu boksy, wlepki itp. A tu mam swoje płyty. 27 płyt. Nie licząc Hotelu Mafii 3, która mi jeszcze nie przyszła. To łącznie będzie jakoś 30 może płyt. Ja. 27, 8, 9, 10. Tak, jest możliwe, że mogą być 3 płyty w boksie Mafii. Obstawiam, że tak będzie, że będą, że Hotel Mafia 3 będzie przedzielony na dwie płyty.
i limitowana będzie mixtape, właśnie jeszcze jedna płyta. Więc no. Subskrybujcie kanał LEGO Promil YouTube/PromilTV, bo tam będzie jeszcze jeden vlog ze spełnienia marzeń. Bo tu będzie jeden na tym kanale jeszcze i będzie właśnie tam. Dziękuję za tak dobry odbiór pod vlogiem z koncertu. I 5 łapek w górę, więc widać, że chcecie vlogi. A to, co teraz tutaj wrzucę, no to jest jakby reakcja oraz jakby unboxing i test smaku. Jeśli chcecie więcej testu smaków, jakichś, nie wiem, jedzeń, chipsów, napoi, cokolwiek, to zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, póki co jestem znawcą Pringlesów. Naprawdę, Pringlesów mam od cholery puszek. Naprawdę, od cholery, to są bekonowe. Ale naprawdę jadłem mega dużo Pringlesów. Piszcie, czego byście chcieli te smaku. Też Poki mam dużo smaku. Nieważne. Dziękuję. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Lubina.